Szpic japoński opis. Te niezbyt popularne w Polsce psy charakteryzują się bardzo fajnym wyglądem, bardzo fajnym zachowaniem i miejmy nadzieję, że z biegiem czasu staną się bardziej popularne w Polsce, ponieważ bardzo na to zasługują. No ale kiedy na początku już pochwaliłem tego psa, to należy jednak przejść do jego opisu i omówienia najważniejszych informacji, jakie naprawdę warto o nim wiedzieć. Zacznijmy od wielkości. 30-38 cm wysokości, 5-7,5 kg wagi. Żyją średnio około 13-14 lat, ale bardzo często zdarza się, że żyją dłużej, ponieważ są to psy naprawdę długowieczne, i bardzo często te 14 lat to jest takie minimum. Teraz przejdźmy do charakteru i zachowania. A tutaj co ciekawe, te psy mają charakter i zachowanie, które świetnie jest niejako przez ich wygląd pokazywane, ponieważ są to psy bardzo wesołe, bardzo lubiące wszelką zabawę, lubiące ludzi, w taki optymistyczny sposób patrzące na otoczenie. Szpice japońskie niekiedy dzieli się na dwie odmiany: na bardziej zrównoważoną, otwartą na ludzi i zwierzęta odmianę high-crown oraz odmianę lessi, która jest bardziej zdystansowana, nieufna, gorzej dogadująca się z innymi zwierzętami. Ale oba te typy łączy bardzo wiele. Są bardzo oddane, uwielbiające pokazywać nas, nam, jak nas kochają. I są takimi fajnymi, świetnymi towarzyszami. I wcale ten dystans, nieufność wobec np. innych zwierząt, w przypadku tej drugiej z odmian nie jest czymś przeszkadzającym. Teraz może troszkę ruchu, ponieważ te psy lubią ruch, ale nie potrzebują go wcale jakoś bardzo dużo. Wystarczy im na przykład takie dłuższe spacery. Pamiętajmy, że ze względu na ich wielkość nie ma też ich co za bardzo forsować. Ale jak zawsze ten ruch. I wysiłek umysłowy jest dla nich bardzo, bardzo ważny. A kiedy ten pies ma zapewnioną tą aktywność, to w domu staje się prawdziwym leniuszkiem i takim bardzo spokojnym psem. To pies, który jest świetnym psem rodzinnym, świetnym psem do towarzystwa, te jego cechy charakteru, to jak się zachowuje, jaki ma stosunek do człowieka, powodują, że potrafi świetnie znaleźć się w rodzinie czy też jako pies towarzyszący. Ale musimy uważać na jedną bardzo ważną sprawę. Ponieważ są to psy, które bardzo lubią wchodzić nam na głowę. Dlatego wychowanie musi być konsekwentne, bez pozwalania im na wszystko, trzeba, trzeba stawiać im granice. Choć brak delikatności też będzie bardzo zły i nigdy nie będzie czymś skutecznym. Po prostu te psy muszą wiedzieć, co im wolno, czego nie wolno. Pamiętajmy też, że są to psy jednak niezależne. Są to szpice, które jednak nigdy nie będą w 100% posłuszne. One mają swoje zdanie, one mają swój rozum i oczywiście lepiej je przekonywać, niż zmuszać do czegokolwiek. Wtedy będzie naprawdę z i dla nas, i dla nich. Lubią się z dziećmi, ale muszą być traktowane jak zwykłe istoty, jak zwykłe psy. Musimy po prostu wiedzieć, że dzieci nie mogą ich traktować jako pluszowe zabawki, ponieważ to po prostu może zrazić te psy do dzieci. Lubią pieszczoty, lubią kontakt z człowiekiem, uwielbiają przebywać w naszym otoczeniu. Są to psy, które naprawdę świetnie się sprawdzają, jeśli właśnie chodzi o takie zwykłe, normalne życie. Potrafią nas ostrzec przed w ich mniemaniu zagrożeniem i niekiedy zdarzają się szpice japońskie, które są troszkę hałaśliwe, ale nie zawsze. Te psy to dużo inteligencji i Warto je uczyć, ponieważ te rezultaty nauczania, uczenia tych psów mogą przynosić naprawdę bardzo fajne rezultaty. Są to psy, które dużo nauczymy i naprawdę, tak jak mówię, warto to robić. Oczywiście szpic japoński może być świetnym wyborem na pierwszego psa. Tu nie ma żadnych przeciwwskazań. On, chociaż musimy ustawiać mu granice, musimy być konsekwentni. To jednak jest psem, którego w łatwy sposób wychowiemy i w łatwy sposób po prostu będziemy mieć takiego fajnego, miłego towarzysza. Przejdziemy dalej. Pielęgnacja. Co ciekawe, pielęgnacja nie jest aż tak skomplikowana, jak się niektórym wydaje. Nie jest też jakoś bardzo trudna, ale wymaga regularności. Kiedy ta regularność będzie taka, jak trzeba, wtedy nie będzie najmniejszych problemów z pielęgnacją tego psa. Zdrowie. Wbrew. Wyglądowi i rozmiarowi nie są to psy delikatne ani o słabym zdrowiu. Uwaga oczywiście na alergie, na oczy, na problemy z rzepkami, ale tak to są to psy, które naprawdę cieszą się świetnym zdrowiem, są odporne i naprawdę długowieczne. Jeśli chodzi o żywienie, to nie sprawia ono żadnego problemu. A to, że niekiedy może zdarzyć się nadwaga, to oczywiście już nasza wina. Wady i zalety. Oczywiście zacznijmy od wad. Psy te mają swoje zdanie, są niezależne. Bywają uparte, ale nigdy w taki jakiś nieprzyjemny, niefajny sposób. Do tego mogą być dosyć mocno hałaśliwe, ponieważ szpic japoński będzie chciał po prostu nas poinformować o wszystkim, co się dzieje dookoła, tak żeby po prostu, w jego mniemaniu, spełnić swoją rolę. Kolejną wadą, coś, co możemy. Zaliczyć do wad jest to, że czasem zdarzają się osobniki troszkę zaczepne w stosunku do obcych psów. I niestety to może sprawić i im, i nam spore problemy. Zwłaszcza jak zaczepiony będzie jakiś duży pies, który źle znosi takie ostro traktowanie ze strony małych psów. Ale oczywiście socjalizacja pomaga rozwiązać ten problem. Jeśli chodzi o zalety, to są to psy będące świetnymi psami rodzinnymi. Psy wesołe radosne, bardzo przyjazne, łatwe w wychowaniu, łatwe w prowadzeniu, jeśli pamiętamy o konsekwencji, są długowieczne i zdrowe, bardzo oddane, lubiące pieszczoty, nie sprawiające problemów w takim zwykłym, normalnym życiu. Dla kogo ten pies? Oczywiście dla kogoś kto ma czas dla swojego psa, będzie zwracał na niego uwagę i po prostu potrzebuje takiego małego, miłego, fajnego towarzysza, towarzysza, z którym będzie dużo czasu spędzał. I będzie lubiał po prostu, kiedy ten pies będzie tuż obok niego. Ponieważ właśnie szpice japońskie tej, tej obecności człowieka potrzebują całkiem sporo I tylko wtedy są psami szczęśliwymi. I naprawdę można tego psa polecić większości z nas. Tylko pamiętajmy, żeby nam po prostu nie wszedł na głowę. Teraz troszkę historii. Te psy, chociaż pochodzą z Japonii, to ich przodkami były psy wywodzące się z Ameryki Północnej, amerykańskie Eskimo, i psy z Syberii. Może też, chociaż Japończycy raczej to dementują, białe szpice niemieckie. Nie wiem, dlaczego się tak mocno odżegują od tych niemieckich korzeni szpica japońskiego. Ale na początku XX wieku właśnie z tych psów powstał, został wyhodowany szpic japoński. A w 1948 roku Japoński Związek Kenologiczny zatwierdził wzorzec tego psa. Obecnie poza Japonią to Skandynawia. I, I Japonia są takim głównym miejscem, gdzie możemy spotkać tego psa. A takie pojedyncze egzemplarze, czy w mniejszych ilościach, te psy można spotkać właściwie na całym świecie. No i niestety nie wiem dlaczego może z powodu ceny te psy nie zyskują tak dużej popularności, na przykład w Polsce. Ponieważ są to psy bardzo fajne, bardzo miłe, z lekkim charakterem, ale coś, co jest bardzo fajne i naprawdę jest to pies, tak jak mówiłem, który można polecić właściwie każdemu z nas. Oczywiście, jeśli potrzebujemy niedużego psa do towarzystwa, psa rodzinnego. I będziemy wiedzieli, że wychowanie, nawet w przypadku takich ideałów, jak to niektórzy określają szpice japońskie, jest potrzebne, bo bez wychowania po prostu wejdzie nam na głowę. No ale to już domena tych małych słodziaków, że mają takie umiejętności. Urok, Duża inteligencja, duży spryt równa się problemy ludzi, którzy nie są konsekwentni wobec swoich psów. Oczywiście dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.